Rada Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim 13 lutego podjęła uchwałę zwiększającą do trzech liczbę wiceprzewodniczących zarządu powiatu. Do Magdaleny Leśniak i Barbary Buszkiewicz dołączyła Jolanta Majury, przewodnicząca koła Platformy Obywatelskiej w Ćmielowie, jednego z prężnie działających w regionie. Jest to dla mnie zaszczytem, ale nie ukrywam, że to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ jesteśmy w roku wyborczym i przed nami jest bardzo dużo pracy, wspólnej pracy w powiecie ostrowieckim. I wszystkie koła się bardzo fajnie zmobilizowały, powiązaliśmy siły, powiązałyśmy siły i y, idziemy do przodu. Wybory y, wygramy, jestem tego pewna, ponieważ coraz większą mamy ilość w sondażach y, i te sondaże są dla nas bardzo dobre. Dobre. Nie ukrywam, że należy pracować i chcemy, i pracujemy w powiecie. Już teraz działacze przygotowują się do kompletowania list wyborczych, a podczas poniedziałkowego spotkania wysłuchano sprawozdania z działalności Ostrowieckiej Platformy Obywatelskiej w 2022 roku. Przedstawił je przewodniczący Eligiusz Mich. Członkowie zapoznali się także z działaniami planowanymi na rok wyborczy.